Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, słowo, którym dzisiaj się modlę, to nie martwcie się. Zawsze myślałem sobie, że w ten drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, kiedy jesteśmy obdarowani wspomnieniem liturgicznym męczeństwa świętego Szczepana, że troszeczkę Kościół się pomylił w tym doborze, doborze uroczystości, doborze świąt, i w tej oktawie Bożego Narodzenia pewno przy jakiejś najbliższej reformie liturgicznej, mimo tych wszystkich tłumaczeń, jak bardzo ważny jest ten aspekt związany z narodzeniem się Chrystusa i misją pierwszego Kościoła, nawet to nie sprawi, że nie zostanie to troszeczkę zreformowane, no i poprzestawiane. A tymczasem dzisiejsza Ewangelia mi wyjaśniła wszystko. Zawsze skupiałem się na tym pierwszym czytaniu. A tymczasem Jezus mówi w Ewangelii: nie martwcie się. Nie martwcie się. Rozumie to też w kontekście czasów, które nastały, trudnych czasów dla wielu, gdzie właśnie radość Bożego Narodzenia, piękno wspólnoty, bycie razem przy stole, dobre słowo kogoś, kto mnie kocha, także słowo przepraszam, które przeplatało się może z złamanym opłatkiem, jest także obok tego, które jest trudne. Każdy z nas bowiem przecież na tę Wigilię czy do żłóbka idzie z problemami swoimi, kłopotami, może dramatami rodzinnymi, może jakimiś bardzo ciężkimi sytuacjami minionego roku. I właśnie zaraz na drugi dzień Pan Jezus nam mówi: nie martwcie się, nie martw się. Jeżeli cokolwiek zakłóca Ci Boże Narodzenie, jeżeli cokolwiek w Twoim sercu sprawia, że radość ta jest mniejsza z tego, że Chrystus się narodził, to dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi: nie martw się. I z tym Cię chcę, siostro i bracie, zostawić. Nie martw się. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i do jutra.